No oczywiście. Mam tutaj jakieś paczki. Dostałem je nawet nie wiem od kogo. A stało się to mniej więcej tak. Więc jak widzieliście, trochę dziwna sytuacja z tymi paczkami. Zaraz przejdziemy do ich otwierania. I coś, co jest w środku, być może pójdzie coś na konkurs dla jakiegoś z widzów, z tych, którzy to oglądają, ale o tym się dowiemy jakoś na koniec i tam będą zasady. Więc co no, zobaczmy co tu jest. Mam przy sobie akurat taki super fajny, szwajcarski chyba, scyzoryk. Może zacznijmy sobie od razu szybko od takiej najmniejszej paczki z tych wszystkich. Zobaczmy, co tam się może w środku kryć. Dobra, dobieramy się już do samego końca. Pancernie zapakowane. Co mnie cieszy, bo nic tam nie ulegnie uszkodzeniu. Co to jest? Jakieś paragony. O, dużo tego. Trochę przedziurawione, ale co to? To jest zestaw do nakładania kulek proteinowych. Ej, no i bardzo dobrze, bo mi się ostatnio połamał. Połamał, bo nakładałem kulki, mi się porozwalały te wszystkie patyczki. Więc z takiego czegoś się cieszę i to mi się na pewno przyda, jak będziemy łowić na jakichś innych stawach na kulki proteinowe, to na pewno się bardzo przyda. Więc może zacznijmy otwierać drugą paczkę z napisem Burger Pack. Mam nadzieję, że kryje tam się coś przydatnego, więc zacznijmy to otwierać. Widzę już napis Jackson, czyli wędkarska firma. Co będzie dalej? Zobaczmy, co w nim będzie. Mam nadzieję, że coś przydatnego. Co to jest? Jakiś żyłka. Mamy tutaj żyłkę Made in Japan, więc no nie wiem, na 13 kg, 0,25 mm. I co, na jaką wędkę to jest? Myślę, że będę tego używał na fiderka, na metodę. Raczej na fidera to bardzo rzadko łowię. No więc spoko, fajnie. Więc teraz otwórzmy sobie średnią. Na koniec zostawmy sobie największą, ponieważ myślę, że tam może się kryć coś naprawdę ciekawego. I mam nadzieję, że tutaj będzie wędka, bo mi się przyda jakaś do łowienia u mnie na stawiku. Tutaj sobie to wszystko ładnie teraz otworzymy. Co my tu mamy? Paragon. To jest useless. Ojej, jakie pancerne. Masakra. Zapakowane bardzo dobrze. Tu jest, jeszcze tam jest jedna rzecz. Odpakujmy sobie najpierw to. O, jest to kołowrotek. No niestety zrobiony z najmocniejszego materiału, czyli z plastiku. Ale jest tam nawinięta żyłka, więc plusik ciekawy jak, zaraz sprawdzę, czy da się ręką rozerwać, ale wygląda całkiem nieźle ten kołowrotek. Na pewno myślę, że będę z niego korzystał. W drugim chyba mamy to samo, więc już chyba wiem, co pójdzie na giveaway'a dla was na konkurs. Będziecie mogli zdobyć jeden taki kołowrotek i przy okazji jeszcze jakiś bonusik, niespodziankę dorzucę i na koniec tego filmu będą jeszcze zasady, co zrobić, żeby wygrać. Praktycznie nic nie będziecie musieli zrobić. A taki fajny kołowrotek naprawdę może do was wlecieć. Tak, jest to taki sam kołowrotek. Czy też ma żyłkę nawiniętą? Ten też. Taka sama. Dobra, więc
Więc jest dobrze, takie kołowrotki mi się przydadzą. To znaczy jeden, bo jeden idzie dla kogoś innego. I na koniec paczka, na którą ja czekałem najbardziej. Najbardziej jestem ciekawy, co jest w środku i czy... No i co jest w środku. Więc mamy tutaj piękne tło, dywanik. I więc co? No trzeba to otworzyć i się przekonać. Więc mamy coś takiego. Takie pudełeczko. Jeszcze tutaj trzeba taśmę nadkroić. Więc uwaga, przekonajmy się, co jest w środku tego. Nie, jeszcze nie, jeszcze tutaj jest taśma. Dobra, to jest ten moment. Uwaga. Co tam jest? Halo, pozwólcie mi zobaczyć. Nic nie ma. Nie, no coś jest. Podejrzanie to wygląda, ale otwórzmy to. Więc naszym oczom ukazuje się coś takiego. Najpierw, co jest tutaj? Pięknie jest zapakowane w folię bąbelkową. Tak, jest to... O, ty, patrz się. Ale fajne blaszki. Więc już mam jakiś bonusik do tego. O, a tutaj jest, co tu jest? Spławik mamy. Tą sprężynkę fiderową. I tutaj jest wędka normalnie. Jaka malutka, fajna. Taka, zmieści się w plecaczku. Idealna na pewno by była na mój stawik. Tutaj mam tą sprężynkę. Mamy spławik. Spławik też fajny. Ciężarki by się przydały, ale dobra. Mamy tutaj najzwyklejszy w świecie teleskopik. Na pewno na mój staw będzie bardzo fajny. Na pewno będę na to łowił. Jak już mówiłem, lubię malutkie wędki. Więc tutaj musi być kołowrotek. Ej! Paragon jest. Ty, patrzcie. To są normalnie jeszcze te. Haczyki. Szkoda, że złote i jakieś takie gigantyczne. Jakieś na karpia. Jakby, ale jest fajne pudełeczko. Więc mamy dużo różniastych haczyków. Niestety dużych, ale myślę, że na przykład na takie komercje jak Grzegorzewice czy jakieś stawy, na których są większe ryby, będę mógł używać takich dużych haczyków. Sprawdźmy, co mamy dalej w tym pudełku po kołowrotku. Co dalej tutaj jest? Tu są agrafki z krętlikiem. Mam już dużo takich. Chyba mam. Nie wiem w sumie. Chyba mam, ale na pewno dużo takich jeszcze się więcej przyda. Ale to są normalnie skarby tutaj. Ile to jest rzeczy? Ciężarki są. I to małe takie ciężarki. Bardzo dobrze. Mi się właśnie takie skończyły. Upadło mi i trochę jest przypał. Trzeba to pozbierać. Ale są malutkie ciężarki, tylko jakieś dziwne takie kształty mają nieregularne. Ale dobra, może to są śruciny w sumie. Nie wiem, trzeba to posprzątać teraz. Dobra, jako tak to usprzątałem. Nie są już poukładane wagami, no ale będzie trzeba sobie jakoś poradzić z tym. Więc zakrywamy to, ale bardzo dobrze, że są tu ciężarki, bo... no bo mi się już kończyły. O, też jest. Więc zobaczmy, co jest dalej w pudełku skarbów. To są te. Pamiętam, jak zaczynałem łowić, to używałem tego. Znaczy zaczynałem, no po prostu kiedyś tam zacząłem mówić na jakieś... Strągi chyba łowiłem tutaj na spławik, to używałem takiego czegoś, teraz już tego nie używam, bo jakoś się obchodzą bez tego. To są z tego co wiem stopery. To mi się raczej nie przyda, ale widzę, że tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Przede wszystkim widzę tutaj jeszcze gumy spinningowe, chodź tutaj. O, sporo tego jest. Wszystko. Są tutaj takie fajne, zielone gumy spinningowe, to są jakby takie małe kopytka. Też myślę, że to będę łowił, ale przydałoby się główki igowe. Ja mówię na to główki dźwigowe. Każdy mówi inaczej z tego, co widziałem. Jest tego sporo. I ostatnia rzecz tutaj. A nie, jeszcze tam coś jest. Później to zobaczymy. Jest to, jak widać, kołowrotek. Malutki, wykonany z plastiku. Jest też na nim żyłka. Nie wiem, czy jej zaufam, tej żyłce. No na moim stawiku to są raczej małe rybki, na tych, na których jeżdżę. Na spławik to też są raczej takie mniejsze rybki, więc
myślę, że to wszystko ta wędka i kołowrotek wytrzyma. Tutaj jeszcze widzę, że jest taka stalka malutka. I to już jest z tego, co widzę, wszystko w naszym pudełku skarbów. No więc moim zdaniem super, naprawdę bardzo mi się to wszystko tutaj podobało. Jakby, więc do wygrania będzie taki kołowrotek firmy, chyba Jackson mi się wydaje, nie wiem. Nie, to jest coś innego. Niezwykle nie obchodzi jaka firma, ważne, że jest kołowrotek fajny, solidny. Nie jest taki, ten plastik nie jest taki plastikowy. Plastik nieplastikowy, no. To czuć jakby to był metal i być może to jest metal. Nie, raczej tworzywa sztuczne, ale i tak jest fajnie. Jak mówiłem, dorzucę jeszcze jakąś rzecz od siebie i będzie to niespodzianka. Więc teraz zasady konkursu. Po pierwsze, musicie wysłać e-maila na adres e-mail podany w opisie i być może też w komentarzach, też wam się tutaj wyświetla i tam, jak wejdziecie na e-maila, to tam wpisujecie w temacie, macie temat, to wpisujecie hashtag konkurs, a w treści piszecie co tylko chcecie, to jest nieważne. Zwycięzców kiedyś tam się wylosuje, myślę, że niedługo, może przy następnym filmie. Teraz ze Szczupakiem prosimy was, abyście zostali w domu, tak jak ja teraz, abyśmy powstrzymali to, co się dzieje na tym świecie, żebyśmy już wkrótce mogli jeździć na wielkie ryby. Mi się bardzo podobało dzisiejsze otwieranie paczek, jeżeli wam też się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę. No i też bardzo proszę, abyście weszli na Instagrama Bergardzyka i zafollowowali, bo zaraz 1000 followersów i naprawdę też się pojawiają fajne zdjęcia, fajne fotki, więc zapraszam. No i kolejna ważna informacja to, że już od dawna, bardzo dawna mam drugi kanał Bear Game i dużo widzów z tego kanału o nim nie wie, więc macie go podanego w karcie, teraz wam się wyświetla. Tam są filmy z gier i jest też bardzo dużo filmów z wędkarstwa, więc jeżeli nie widzieliście, a siedzicie w domu, to sobie nadróbcie i pooglądajcie. Mam teraz tutaj bałagan w pokoju, ale dla tych rzeczy było naprawdę warto. Mega mi się podoba to wszystko. Może nie jest jakieś najlepsze, może nie są najlepiej wykonane te rzeczy, ale mówię, mi niepotrzebne są jakieś super wykonane rzeczy, bo ja nie łowię takich olbrzymich ryb, a do wielkich ryb to mam inne wędki, na przykład morskie, czy jakieś takie inne, droższe, lepsze. A do luźnego łowienia to wiadomo, luźne wędki, które się rozpadają, luźne części, ogólnie wszystko luźne. Więc co, ja się z wami żegnam, do następnego filmu, siedźcie w domach, narka. Shhh.